scenariusz, który może się tak, który może się wydarzyć, bo tutaj właśnie jakoś chyba w przeciwieństwie do Irelii większość wyczuwa ban tej Talii. Ogólnie rzecz ujmując, Behave ma 100% winrate zarówno na Talii, jak i na Xin'Zao, więc powiedzmy, są to postaci, na które z pewnością chciałbyś spojrzeć. Wiesz, że jego Gragas nie jest najgorszy, ale w Ultralidze Illuminar chyba stara się stronić od tego Gragasa na tyle, na ile mogą. Do tego wszystkiego ja bym dołożył jeszcze Iverna. Tak, jeżeli chodzi o jego pulę Herosów, na miejscu Szaty Maga albo wykluczasz jedno i podbierasz drugie, albo wydaje mi się, że stawiasz oba otwarte. Bardzo dziwi mnie wykluczenie Sajona w tak wczesnym etapie. Wiktor jak najbardziej jest zrozumiałym banem, ale czy tak ważny jest dla Ice Beast to Sajon? Może wiesz co, w planie na grę. To jest sytuacja, mam wrażenie, gdzie agresivo mówi, podejmę go w każdym carry matchupie. Mhm. I jeżeli on weźmie Sajona, to będzie taki trochę, wiesz, ucieczka od pojedynku carry. To ma sens. A wykluczasz Wiktora, na którym wiesz, że Ice Beast to jest wyśmienity, wykluczasz Sajona, który wiesz, że praktycznie na każdej linii radzi sobie dobrze i teraz masz sytuację, w której wiesz, że agresivo będzie się czuł komfortowo i Irelia zbanowana, zostaje Urgot i Talia. Co będzie first pickiem? Ja bym stawiał Urgot. LeBlanc. Okej, okay. To również jest ważna postać. Okej, okay, masz rację. Ta wybrana. Ale Urgot w takim razie trafia do IHG i nie wiem, czy to mi się podoba. A Urgot ale trafi jeszcze... być może również Talia, także naprawdę solidnie będzie to wyglądało z ich strony. A z drugiej, jeżeli chciałbyś podebrać Aatroxa jako tą postać, która może walczyć przeciwko Urgotowi... Ale Urgot może pójść na mita. I to jest coś, co powinniśmy pamiętać, właśnie, że jest dość dobry. I wtedy też już jakby LeBlanc jest przypuszczony na to, a środkowie jeszcze ale... A propos górnej alei, wspominałeś razem z Danielem o tych carry matchupach, prawda? Jednak ciągle pozostaje ten, powiedzmy, typowy tank, jakim jest Ornn, który on jest... bardziej proaktywny niż Sajon? Weź Ornna na agresivo i zapewniam cię, że w 90% przypadków po prostu tanki się pojawi w odpowiednim momencie. Zwłaszcza, że masz już LeBlanc, czyli postać, która w większości linii zyskuje priorytet, pojawia się ze środka na górę i po prostu... To jest bardzo fajna adaptacja ze strony Illuminar Lissandra, tak, której też bym na sztywno nie przypisywał do środkowej alei, ale mimo wszystko w tym specyficznym zestawieniu raczej ona trafi na środek. No i właśnie... Ezreala nie mamy, więc ta pula AD Carry również jest całkiem ciekawa w tym Braum momencie. Lucian? Ale jest ich dlaczego stosunkowo wielu ciągle. Podjęcie tak wczesne Brauma chyba sugeruje trochę Luciana i te dominacje ze strony DPS-a. Ja bym się spodziewał nawet tutaj... Urgot! Okay. I to mi się podoba. To mi się podoba w 100%. Nie musisz za wszelką cenę tutaj podbierać Carry, ale z drugiej strony... No właśnie, Kai'Sa będzie ważna dla Illuminar w zestawieniu właśnie z Alistarem, to jest to kombo, które lubili używać. Lucian będzie również ciekawy i Xayah. Ja obawiam się, że tutaj będą pocelowani, jeżeli chodzi o wykluczenia właśnie Marksmani. Ale tylko, że IHG ma first picka w drugiej rotacji, to jest bardzo ważne. Okej, okay. I których strzelających Szata Maga powinna wykluczyć? Kai'Sa, to już ustaliliśmy. Sivir Kai'Sa, myślę, że to będą te bany, ale jednak celują w Talię. W sumie może to nie jest głupi pomysł, bo wiemy, że pula ogrywanych Herosów Ulaj to jest niesamowicie głęboka. Jedyne, co bym się zastanowił, to jest Sivir. Wbrew pozorom, nie Kai'Sa w tym zestawieniu postaci Shatmaga, a Sivir. Dlaczego? Bo Sivir jest dość solidna przeciwko Braumowi i z Alistarem jest w stanie zwyciężyć niebo. Pierwszy powód, dla którego Braum jest okej na Sivir, bo może zablokować jej bumerang, a z drugiej strony, jeżeli dobrze snajmujesz Spear Shielda, to po prostu negujesz te, jak to wszyscy mówią, puzzle, czyli zdolność pasywną Brauma. Co ciekawe, IHG wykluczyło Skarnera. Jakie argumenty za tym widzicie? Że tanki po prostu może po niego sięgnąć. To jest klasyk tanki. Że nie będzie chciał specjalnie nakładać dużej presji we wczesnym etapie gry, tylko weźmie sobie Skarnera, który później będzie miał bardzo łatwe ganki. Jeszcze do tego dołożymy na przykład łańcuchy od LeBlanc, czy też super umiejętność od Urgota, to jest w zasadzie darmowe zabójstwo. Szata Maga postawiła tutaj na całkowite wykluczenie Behave'a, jeżeli chodzi o jego komforty, które do tej pory widzieliśmy. I teraz zastanawiam się, znaczy, bo to, co Szata Maga robi, co mi się podoba, to jest atakowanie Behave'a z racji tego, że to głównie dzięki niemu early game i Illuminar Gaming wyglądał tak solidnie. Zakładam, że Szata obstawia, iż ich późniejsze fazy są mocniejsze niż rywala, jeżeli chodzi o rotację, ale została Camille i nie pamiętam, czy Behave nią grał, chyba nie w Ultralidze, jeżeli dobrze pamiętam. Ale tu również jest early game'owy leśnik. To jest leśnik, który świetnie sprawuje się zarówno z Lissandrą, jak i Alistarem. Tylko pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja, w której tanki teraz ma odpowiedź na te kamie? Bardzo ciekawa sytuacja jest natomiast w Illuminar, gdzie znowu chcą trochę zaskoczyć chyba tym wyborem AD Carry, bo zostawiają go sobie na ostatni wybór.
I Xayah wydaje się być tutaj bardzo dobrym uzupełnieniem. I ja się zdziwiłem osobiście, że nie była podebrana w tym momencie, bo czy o Kamil tak mocno bym się obawiał? Raczej nie. Właśnie Olaf jest taki bardziej dla tankiego. Tak tylko, że to oznacza, że w takim razie Beehive ma dużo przestrzeni w early game. Wydaje mi się, że w takim razie ta Kamil będzie silną postacią. I pytanie, co do wszystkiego dołoży Illuminar Gaming? Tak, ale z drugiej strony kompozycyjnie bardzo fajnie pasuje, bo olbrzymia wręcz ilość kontroli tłumu ze strony Illuminar może być zanegowana przez Erika Olafa, co bardzo dobrze tutaj się wpasowuje. Okej, okay. Widząc już obydwa składy, tak naprawdę, który bardziej wam się podoba, który bardziej nastawia się na przykład na wczesne etapy gry? Bo chyba IHG, trochę z tą Kamil? Myślę, że IHG raczej jednak celuje w skalowanie, bo pamiętajmy, że tutaj kompozycja będzie chciała przetrwać early game, wejść w mid game dość płynnie, ale najważniejsze jest late game, gdzie Kai'Sa i ilość takich bodyguardów, takich jak Alistar, Lissandra, nawet w pewnym sensie Tenatrox, to są postacie, które będą wchodzić w przeciwnika, kupować ci czas, a Kai'Sa w tym momencie rakietki i to fryderykowe piu piu piu. Także to jest sytuacja, gdzie pozwalasz sobie, a właściwie pozwalasz swojej Kai'Sie na dzielenie i rządzenie w teamfightach. W takim razie, na czym opiera swoją kompozycję Shatamaga? Kompozycja w ogóle Shatamaga mi się bardziej podoba, tylko że problem jest taki, że co jak nie uda nam się odpowiednio przycisnąć we wczesnym etapie gry, później przeciwnik się po prostu lepiej skaluje i z tym może być problem. Shata nie ma inicjacji. To jest coś, co według mnie będzie ich sporym problemem. I będą jak szukali, w jaki sposób waszym zdaniem szukali ewentualnych walk drużynowych? W sensie nie ma takiej klasycznej, Urgot, twardej Gloria, inicjacji. Ghost, wejście, tak. Ale oprócz tego nie mają jakiegoś mocnego dasha, nie mają CC. Tutaj widzę dla nich spory problem. Przeciwko Lissandra. W teorii możesz tutaj próbować Braum flashować z Erką, ale mówię, to nie jest taka twarda inicjacja, która jednoznacznie pozwoli ci rozpocząć walkę drużynową. Szukanie tego będzie naprawdę trudne, ale z drugiej strony mamy bardzo fajną łapankę ze strony kompozycji Shatamaga, więc na tym mogą opierać swoją siłę we wczesnym środkowym etapie gry. Czyli mimo wszystko z waszej wypowiedzi wnioskuję, że jeżeli Shatamaga nie wygra do około 30-35 minuty, to może mieć duże problemy w późniejszym etapie gry. W teorii tak, w praktyce Zaya jest również dobrym strzelcem w late game i LeBlanc także jest postacią, która potrafi, jeżeli kogoś wysadzi, to potrafi bardzo mocno wpłynąć na rozgrywkę. Do tego wszystkiego Urgot, którego jestem ogromnym fanem i tak wolę kompozycję IHG. Okej, okay. W takim razie zobaczmy, jak poradzi sobie Sabix na swoją dawną drużynę i całą rozgrywkę przedstawią wam komentatorzy. Dziękujemy bardzo. Witamy ponownie w naszej kuchni. Drugie spotkanie, mecz dnia przed nami, Shatamaga, Illuminar. Co to za kuchnia? My tu nie mamy nawet patelni. Czyli dla ciebie dobra kuchnia składa się przede wszystkim z patelni. A czy dla ciebie tylko z wody? Przede wszystkim z solidnego blatu. Według mnie blat jest solidny. No dobrze, ale to ale co będziemy tu przygotowywać? No, będziemy przygotowywać ucztę. Ucztę dla naszych widzów. A. Tak, będziemy tutaj szykować ucztę dla naszych widzów. Zaraz pojawią się składy obu drużyn i o tym też chciałbym trochę z tobą porozmawiać a propos właśnie tej mieszanki przypraw, którą nam tutaj zaoferowały obie drużyny. Główny zarzut Tomka wobec Shatamaga. Brak inicjacji. Tylko, że w dzisiejszych czasach ja nie wiem, czy to jest takie potrzebne. To znaczy, wiesz, nie masz już tych wielkich, ogromnych walk na Baronie, gdzie muszą wszyscy pięciu się zebrać i coś tam, ktoś musi ładnie stanąć naprzeciwko sobie i potem zainicjować, tak? No mi się bardzo przypomina ten taki styl wojny, gdzie kiedyś, wiesz, stała jedna linia i druga linia strzelców i jedna ładowała broń, druga stała, potem druga ładowała broń i jedna strzelała. I tak było kiedyś, a teraz wiesz, no masz tą partyzantkę, czasy. Więc inicjacją równie dobrze jest, wiesz, no, jeden topór, jedno wejście od Sebexa, no, agresywo, który zajdzie na plecach. No, teraz ta inicjacja to tak naprawdę polega na tym, kto chce przejść na daną pozycję. Mhm. I to dużo zmienia, więc no ja uważam, że no okej, okay, zgadzam się, jest to gorsza inicjacja niż Illuminar, bo oni mają Lissandrę i Kamilę, ale to nie jest bardzo słaba inicjacja, to nie znaczy, że to jest ważne w tych kompozycjach. Mnie bardzo ciekawi, co tutaj się stanie z tankiem w lesie, bo w czystej teorii, jeżeli Beehive byłby jakoś do tyłu z porównania do przeciwnika, no to jest kolejny cel dla Sebexa i pamiętajmy, to może być gra, gdzie LeBlanc po prostu dominuje, bo masz tak naprawdę cztery cele do wyboru. Jeżeli nie będzie do przodu Icebisto i Beehive, to będą bardzo łatwe cele dla Sebexa. No i też w tym wszystkim tanki mnie ciekawi. Jeżeli on by potrafił zniwelować może troszeczkę
możliwości Behave'a, bo Kamile ma więcej możliwości raczej na tych liniach na wcześniejszym etapie gry, ale za to Olaf może bardzo szybko i ładnie wchodzić sobie tutaj do lasu przeciwnika i jeszcze uciec z tego, więc jeżeli tanki by jakoś potrafił dobrze zagrać, to ja to widzę w porządku sytuację dla Shatemaga i ich kompozycji. Ja myślę, że tanki jest zawodnikiem, który potrafi dobrze zagrać, który potrafi czasem zaskoczyć i faktycznie przejąć kontrolę nad całą dżunglą na mapie. Widzieliśmy takie spotkania w jego wykonaniu, ale Behave to też jest bardzo dobry zawodnik. No trudno powiedzieć, ale spodziewam się, że nie będziemy obserwować aż takiego młynu w dżungli, w lesie, jak przy pierwszym spotkaniu. Nie no, oczywiście, tutaj nie spodziewałem się, żeby Olaf raczej cały czas walczył, tak jak Szlatan na tym Lessinie, no ale dobra. I raczej spodziewam się na wejścia na te drugie raptorki, tak? No to by było bardzo dziwne, jakby to się nie stało. Po tym pierwszym cofnięciu gdzieś tam w czwartej minucie, gdzieś tam byśmy się spodziewali, że tanki coś spróbuje się zakręcić. To jest taki typowy styl gry na Olafie. Na tej górnej linii, no właśnie, agresywo na Urgocie. Tutaj bardzo mnie to przekonuje. Moim zdaniem agresywo miewał swoje najlepsze gry na Urgocie. No ostatnio zabłysnął chyba Akali, prawda? To jest po prostu tak dobra postać. No nie no, Akali też, to było wczoraj, ale to jest po prostu tak dobra postać. I ja notorycznie wolę też Urgota na Aatroxa. Non-stop widujemy tę linię i non-stop jestem przekonany, że ja po prostu wolę Urgota. No ale z drugiej strony jesteś Bisto. Mhm. I to jest pytanie, bo może wcześniej to tak wyglądało, ale czy na Icebisto będzie to tak wyglądać? No to jest zasadnicze pytanie, bo na razie to on naciska. No jest wejście od Delorda i trochę obrażeń Verdotę, jeszcze ogłuszenie tam udało się w niego wsadzić, ale to jest ta linia, gdzie zarówno agresywo, jak i Icebisto wczoraj dostali mnóstwo pochwał. Wydaje mi się, że zasypały ich te komplementy a propos ich gry. Więc sądzę, że morale obu top lanerów są na naprawdę wysokim poziomie. Więc tym bardziej ciekawie będziemy się obserwować ten pojedynek. No właśnie, obie ekipy są 1-0 tutaj w tej fazie mistrzowskiej. Dobra, zobaczmy. Mamy też tego Brauma, który przed rozpoczęciem meczu był wyróżniony jako postać, która ma bardzo słaby procent wygranych, co byśmy się chyba nie spodziewali. W każdej grze się pojawia Delord i Alistar, brzmi całkiem nieźle. Raxo w tej wcześniejszej grze też bardzo ładnie zagrał na Alistarze. I to jest martwiące, że jak na razie w tej grze cały czas Zaya i Braum podwierzą. To znaczy Kai'Sa jest niezła na tym etapie, prawda? Ona potrafi przypykać przeciwników. No ale właśnie, jeżeli ma mieć niezłą sytuację u Light, no to jest trochę problem, prawda? On gra Kai'Są. Tak, i na pewno będzie raczej spotkanie w lesie rozwijać się bardzo mocno. Behave zauważył tankiego, przeskakuje do jamy smoka i czy zaraz dojdzie do kolejnego? W tym samym czasie na środkowie alei Sebex, no pozbawił humanoida połowy punktów zdrowia. No właśnie, i to bardzo pewny wybór Sebexa, tak? Tutaj wziął w ciemno, na pierwszy wybór z niebieskiej strony, tak po prostu LeBlanc. No Behave będzie szybciej niż tanki na tym środku, no i to może być akcja, zobaczmy. Właśnie. Zła raczej dla Sebexa. Nie, wyszedł z tego. Wyszedł z tego bez problemu, teraz pojawia się tutaj tanki, ale humanoid za chwilę odskakuje oczywiście lodowcową ścieżką. A my wracamy na dolną aleję, gdzie kolejna wymiana, w której Erdotę traci połowę punktów zdrowia. Ulightowi już brakuje many i to jest trochę problem, ale tak jak mówisz, Fryderyku, fakt, że on na tych wczesnych etapach gry już potrafi tak się tutaj rozsiąść razem z Delordem, to jest bardzo zły sygnał dla Shatemaga. No, coś będzie się na rzece działo. Zobaczmy, Behave coś tam tutaj szuka zwarcia, ale tanki teoretycznie przewaga tutaj poziomu, więc wygląda na to, że wyjdzie z tego. Na razie, moim zdaniem, to jest dobra sytuacja dla tankiego. Zobacz na stwory w lesie. Po drugie, nic się nie wydarzyło. To jest dobre dla Olafa. Jak Olaf będzie miał ten szósty, siódmy poziom, to już jest całkiem w porządku dla niego. I Behave jakby znalazł coś na środku dla siebie. No też pamiętajmy, bardzo często wybór Kamili przeciwko LeBlanc, no potem ta klatka potrafi dużo zrobić, to mógłby być dobry znak dla niego. Ale jeżeli na razie jest na równi, to ten Olaf będzie okej. No, Olaf też pamiętajmy, że niby nie ma w kogo wejść, no bo Kai'Sa jakoś ucieknie, no w kogo innego ma wchodzić, reszta będzie stała na przedniej linii ze strony Illuminar. No ale w czystej teorii też nie ma wtedy aż takich możliwości dla IHG, żeby po prostu ściągnąć takiego na strzała, tak? To nie jest tak, że on musi w kogoś wbiegać, więc to też nie jest złe dla Olafa. Jeżeli ty nie musisz nikogo wbiegać, to znaczy, że będziesz miał kogo atakować w tych walkach. Behave teraz przytulił kraba na dolnej rzece. No i zobaczymy, ale agresywo, właśnie, i nie wiem, czy ale ma teleport. Tak, i ma też już stopwatch w swoim ekwipunku, więc nie wiem, czy on nie cofnął się już raz. Okej, okay, wygląda na to, że jego drugi powrót? Chyba tak, no dobra, no ale ten teleport to raczej nie zmienia jeszcze nic dla stanu tej linii, ale jeżeli jeszcze raz udałoby się Icebisto
wymusić cofnięcie, to wtedy, no zobaczmy, cały czas tutaj przy środku gra agresywnie Sebex i widać, że tanki bardziej o tym myśli. No ciekawe, bo na tej górnej linii... Ale jest flash od Delorda, wejście od Humanoida, już poszedł na niego Frozen Tom, doskakuje Behave, to będzie pierwsza krew, która wędruje do midlanera drużyny Illuminar Gaming, a teraz Sebex jest trochę w tarapatach, ubyło mu punktów zdrowia, brakuje mu również many. Nie ma punktów many, nie no, tutaj nie ma szans, żeby się utrzymał. Jeżeli tutaj nikt się nie pojawi teraz, chyba biegnie agresivo, to mogłoby IKG teoretycznie tutaj nacisnąć. Smok ognisty dostępny. No zobaczył, czy Illuminar by się odważyło go rozpocząć. Agresivo nie ma teleportu, przypominamy. Czyli jeżeli on wróci na górną linię, to Bikiew jest raczej bezpieczny. No i proszę bardzo, pierwsze wyłapanie tankiego. O tym mówiliśmy, że tego typu sytuacje raczej lepsze dla Kamili. I ratuje się Humanoid, ale chyba Smok się nie uratuje. Biegnie tam tanki, ale być może jest za późno. No nie no, w sumie 4000 punktów zdrowia, to nie jest tak późno. A dochodzi teraz Woolite i jest również tutaj Delord, który no przypomnij... No biegnie Karosonka, on się zatrzymał na chwilę, to jest problem. RDOT tak zamyka z drugiej strony, no, może zdąży, jest teleport, więc tutaj robi się naprawdę gorąco, podrzucony teraz RDOT. Widzimy, że Illuminar Gaming będzie chciał zabezpieczyć tego smoka i chyba to się uda, tak jest. Behave bardzo pewnie tutaj zgarniał. Wymuszenie teleporta. Smoka. Pamiętajmy, że teraz Aizbisto straci sporo na górnej linii. Zobacz, jaka duża fala się tam zebrała. Agresivo pojawił się na środku. Teraz wrócił na górną linię, więc smok wzięty. Fajnie. Ta eliminacja też na pewno. Ale też brawa dla Szaty Maga, że potrafili przynajmniej obić przeciwnika, sprawić, żeby ten teleport był wymuszony. Z beznadziejnej sytuacji zmniejszyli przewagę przeciwnika, więc no to już jest zawsze coś. No i agresivo na tym urgocie, zobaczymy, czy to mu pomoże na tej linii, bo wcześniej raczej naciskał Aizbisto, ale jeszcze jedno fajne zejście agresivo było. Bardziej mnie ciekawi to, że w tym wszystkim Humanoid teraz sobie wyrobił przewagę w stworach i no może nie jest to sytuacja taką, jaką widzieliśmy w tym wcześniejszym meczu, gdzie cały czas Matisław trzymał przeciwnika pod wieżą, ale może to się zacząć. I to już byłby duży problem dla Szaty Maga. Jeżeli LeBlanc będzie uwięziona na tym etapie gry pod wieżą, to może w ogóle nawet i wygrać mecz. Ale, no właśnie, Humanoid jeszcze dodatkowo z tą pierwszą eliminacją, więc tego złota sporo. Zobaczmy. Ekwipunek jego wygląda dosyć konkretnie, jak na tę minutę. No i tam było zabranie czerwonego złocenia. Tak, przed chwilą tankiemu udało się zgarnąć Red Buffa z górnej dżungli drużyny Illuminar Gaming i teraz, jeżeli on jeszcze poczęstuje Sebexa tym wzmocnieniem, nie wiem, czy już jest czas. Na pewno Szata Maga ma przewagę wizji. Zauważ, że górna, dolna rzeka przejęta, teraz dopiero Delort odzyskał wizję, ale teraz duet Szaty Maga przepcha i powinni zejść na rzekę i coś tam spróbować wykombinować własnej wizji. Okej, Sebex weźmie sobie niebieskie wzmocnienie. No i w tym wszystkim, czyli teraz tak, Szata Maga zabrała czerwone wzmocnienie i powiedzmy troszeczkę stracił tam sorów na górnej linii Aizbisto w zamian tego smoka. To chyba jest warte dla Illuminar. No to jest smok ognisty, bądź co bądź, więc... A te 5 creepów nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. Strata Aizbisto, poza tym on cały czas dobrze kontrolował tę linię, więc spodziewamy się, że zaraz to odrobi. Dodatkowo jeszcze Behave wkręci się w okolicy górnego wąwozu i może będzie gdzieś zainteresowany jakąś agresją na agresivo. No, Humanoid lekko bity, ale mi się wydaje, że Humanoid już jest w niecej sytuacji. Zobacz, on sobie już tak przepycha linię. Nie widziałem w ogóle w tej grze sytuacji, w której Sebek by zszedł z linii. Próbował cały czas na jakieś wymiany iść Sebex, ale zejścia z niej nie było. Oj, zobaczcie, a to teraz Illuminar tutaj schodzi do niego. No, no właśnie. Właśnie, pojawia się, ale nie, Sebex błyskawicznie odskakuje. Jest też tanki w pobliżu, ale dobra, to jest pół wieży, słuchaj. No jeżeli na każdej fali by tak przychodził Illuminar, to za dwie fale już by padła ta wieża, nie? W tej dolnej linii jest równo w złocie, ale nie wiem, czy to jest dobre dla Szaty Maga, bo nawet nie chodzi o Kajsę, jak tak pomyślimy, że rzeczywiście Braum, no te statystyki chyba nie kłamią, Alistar chyba więcej potrafi w tym środkowym etapie gry. No więc spodziewalibyśmy się, że to jest raczej niezła gra na razie dla Illuminar. Oczywiście nie wygrywają jakoś znacznie, ale jak na razie brakowało mi jakiegoś skutecznego zejścia Sebexa. A to jest martwiące, jeżeli masz LeBlanc, bo tutaj wygląda na to, że Szata Maga koniecznie chciała zabrać tę LeBlanc. A brakuje takiego właśnie wykorzystania tego potencjału. No właśnie. Może teraz Herald, to by była fajna decyzja ze strony Szata Maga, no zobaczmy. Tanki już rozpoczyna, nie ma wizji. Behave daleko. Połowa punktu zdrowia, to chyba to się Herald uda. I to tak na czysto. Najlepsze jest to, że to był dosyć prosty Herald do przewidzenia, bo przepychał Sebex i to jest jego drugie zejście na górnej linii. Przy pierwszym zejściu na górnej linii było go widać, bo wyczyścił wizję. No dobra, ale może to będzie odpowiedź. Zobaczmy, agresivo nie ma teleportu, to jest problem dla Szaty Maga.
No i zobaczę, połowę punktu zdrowia wziętych. O, teleport, jeszcze Minar, to jest humanoid. Jeszcze humanoid, a więc czterech zawodników Illuminar Gaming będzie naciskać na dolny wąwóz. Ale strony tankiego, zobaczmy. I tanki razem z agresywą będą próbowali coś tutaj zagrać na Ice Pisto. Ten już odpala swoją umiejętność ostateczną, co prawda nie trafia ten topór, więc jeszcze nie został zeslowowany. A w tym samym czasie na dolnej alei humanoid już zagrywa Frozen Tomb na Erdotę. Wpada tam Delort, podrzucenie obu zawodników w szaty maga. Co prawda wyszli z tego cało, a ten wyścig... Ale fala jest dalej. Ten wyścig wygrywa Illuminar Gaming, jeżeli chodzi o wieżę. Ciężko powiedzieć, bo ale to będzie 2 za 2. Właśnie, ej, nie, i środek jest atakowany. Szata maga wejdzie na tym do przodu. Janku, zobacz. Tak. Bardzo dużo potencjału na dolnej. Jeżeli Sevex to weźmie, to lepiej na tym wychodzi szata maga. I wiesz, co jest dla nich niezłe też, że... Okay, nie wiem, nie czy zdąży. Nie wiem, czy zdąży, bo humanoid jest już tutaj bardzo blisko, ale zobacz, oni prowadzą cały czas heraldzicę jeszcze dalej i chyba tam będzie szarża na inhibitor. Na to wygląda, to się stało. No wygląda na to, że teraz będzie środek atakowany przez Olafa i przez Urgota. Ten herald zmienił wszystko w tej sytuacji. No zobaczmy, nie trafienie, ale humanoid chyba padnie. Tak, to jest już przesądzone, dodatkowo wieża za chwilę zostanie zniszczona, chyba że będzie jakaś zdecydowana reakcja ze strony Illuminar Gaming, więc dorzucili jeszcze do tej wymiany eliminację. I w tym wszystkim duet Illuminar jest do tyłu w tempie, więc teraz szata maga mogłaby od razu nacisnąć na dolną linię, przynajmniej jedna fala powinna tam przemknąć i po resecie szata maga może smoka zagrać, gdzie mają przewagę środkowej wieży. To nie jest zła sytuacja. Różnica jest taka, że Illuminar może spróbować wymienić się smok za wieżę. No bo to by było 1-1 w smokach i wtedy by wyrównali sytuację w wieżach. Ale no najważniejsze pytanie jest takie. Ta wymiana jest okej dla szaty maga, ale jeżeli by potrafili wykorzystać przewagę na mapie wynikającej z tego, że środkową wieżę udało się wziąć, to wtedy są do przodu. Tylko ja nie wiem, czy są w stanie to wykorzystać. Nie wiem, czy umieją. Zobaczymy, jest wejście od Sebexa teraz w Ulighta i jeszcze trafiony łańcuch, zatrzymany na chwilę Woolite. Strasznie obity, to musi być smok za darmo. Ale pojawienie się Delorda, flash od Sebexa, on będzie próbował jeszcze dokończyć swoje dzieło. Woolite, udaje no nie się, agresywo jeszcze dorzuca do tego swoje obrażenia, więc chyba Delord również tam spłynie. Dwa trupy teraz. No i co, Ice Beasto będzie kierował się na górną aleję, tak jak mówisz, żeby jakoś wyrównać chociaż te rachunki w postaci jednej wieży. Nie podoba mi się to, że agresywo tu został. Po co? Albo ktoś inny, niech pójdzie, ratuje górną wieżę. Chyba że agresywo ma możliwość zamiany na teleport, bo... Jeżeli tak, to nie ma sensu oddawać tej wieży. Przecież jest 3-5 na mapie. Nie wiem, co zrobił Woolite w tej sytuacji. Chociaż ta wieża. Dlaczego on po prostu podszedł, ignorując LeBlanc? To było bardzo dziwne. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że Delort podciągnięty też za nim, gdzie to nie była nawet jego wina w żadnym stopniu. Bardzo dziwna sytuacja. Nie wiem, co tutaj się stało. No i wcześniej chwaliliśmy tą Kajsę. Nie za bardzo rozumiem, co tutaj się stało. Jest tutaj widoczny u przeciwników, ale widzi LeBlanc, tak? No, i chyba w tym momencie jest obity, mógł po prostu cofnąć. Teraz cofasz. No, próbował. Próbował, ale Sebex jest bezlitosny po prostu. Czy nie mógł uciec do behave'a? Nie wiem sam, co tutaj się stało. No, w każdym razie brawa dla Sebexa, bo znalazł coś. I troszeczkę przypadkiem, ale LeBlanc coś znalazł, udało się górną wieżę obronić. 1-1 w smokach. Ale dalej równo w złocie. I teraz tak, gdzie jest ta przewaga Illuminar? Bo gdzieś musi być, skoro jest równo w złocie, a jest przewaga w wieżach. No właśnie, ona jest to, Woolite'a. Jest do tyłu, o dziwo, bo ma, jest do przodu w stworach, ale tak jak wspomniałeś, Woolite sporo do przodu. No ale również tanki. O, próba złapania agresivo. Zaraz zobaczymy, jak ona się skończy. Właśnie już naciska na niego B-Hate i Ice Beast, to pojawia się Sebex. Sporo obrażeń się posypało, zagrany zegarek, stopwatch, ale czy to wystarczy? Chyba nie. Sebex już porzucił swojego toplanera. Nie było wyjścia. 5 zawodników Illuminar Gaming i bardzo sporo obrażeń. Bardzo sporo obrażeń, tak jest. Dużo obrażeń na agresywo sprawiło, że on opuścił mapę na co najmniej 20 sekund. I jak tę przewagę teraz wykorzysta Illuminar Gaming? Wiesz co, przynajmniej wierzę na górnej linii i Illuminar po prostu stoi na tej środkowej linii i atakuje wieżę. Może w takim momencie jest argument za tym, że w takim razie problem, że szata maga nie ma lepszej inicjacji. Ale to nie ma sensu, bo jest tu też behave. No. On raczej powinien oddać tę wieżę. To jest raczej takie pogodzenie się z tym, że padłeś tracić wieżę, tak? I zasadnicze pytanie jest teraz takie, bo Illuminar cały czas na środkowej linii stoi i nic sobie z przeciwników nie robi. Szata maga nie może doprowadzić do takiej sytuacji, szczególnie, że to oni mają przewagę wieży na środku. Non-stop szata maga powinna szukać kogoś na środku, tak jak u Lighta wcześniej, a tutaj to się w ogóle nie dzieje, więc to jest błąd strony szaty maga, że nie kontrolują środka. Znaleziony humanoid przed Sebexa, ale niedaleko był również Delort, więc nie ryzykuje. Mag, szaty maga.
No, to jest problem szaty maga. Oni nie mogą pozwolić przeciwnikowi stać pod wieżą pierwszego poziomu, bo tak to oddadzą kontrolę całej mapy. Mhm. Illuminar po prostu weszło sobie na górną rzekę i tyle. I może taki był plan, że zejdzie agresywo i wtedy zainicjuje szata maga. No najważniejsze jest to, czy chociaż tę wieżę wezmą. No tak to wygląda. Ale ta gra jest równa. W czystej teorii wydaje mi się, że na tym etapie szata maga ma lepszą kompozycję, ale tak jak wspomniał już Tomek na biurku analityków, potem to raczej Illuminar będzie miał lepszą kompozycję. Więc... Nie jest takie oczywiste, jest Humanoid i Behave, teraz pojawia się niespodziewanie. Wieża dalej strzela. I on cały czas naciska na Behave'a, ale strzela i to Verdotę, który już przyjął na siebie sporo obrażeń. Wieża agresivo wciąż stoi, wieżę, próbuje ją skończyć, ale jest ciężko, tanki mu w tym pomaga. Jest Humanoid bardzo głęboko, pojawia się Sebex. Ulight może wyczyścić. Co zrobi Ulight, ale już brakuje trochę zawodników, jest Killer Instinct, udaje nie, się wyłączyć. Nikogo nie ma Ulight. Udaje się wyłączyć Deflesa, ale na tym się kończy. Co na się stało? Ulight nikogo nie znalazł. Udało mu się wyłączyć Deflesa, ale na tym się skończyła jego przygoda. Ale to był nikt! Defles już był i tak poza walką, to jest ten problem. Ja byłem pewien, że Ulight jest w stanie tu wyczyścić. Szata maga! Ace! Cztery? Nie! Pięciu za jednego! Najgorsze dla nich, że nie mają nic do wzięcia na mapie, więc to są puste eliminacje, ale to było bardzo niebezpieczne. Ulight stał cały czas na tej środkowej linii, ale to agresywnie miał teleport. I bardzo dziwna sytuacja, w której szata maga, gdyby szybciej wykończyli wieżę, to oni jeszcze bardziej zdecydowanie by wygrali tę walkę. Zobaczmy, no ta wieża naprawdę długo stała. Mi się wydaje, że bezpieczniejszą decyzją byłoby, jakby tanki nie pogonił za Behaven, tylko zaatakował wieżę i ją skończył. Bo wtedy już Illuminar byłoby naprawdę w beznadziejnej sytuacji. A tak to mieli jeszcze szansę tutaj zawodnicy ze strony czerwonej. Dziwne wejście Humanoida Deflesa, w mojej opinii. Moim zdaniem to było dziwne, bo tutaj można było zagrać pozycyjnie razem z Aizbisto. Chyba Humanoid założył, że Ulight jest bliżej? I że on doskoczy? No taki wniosek wyciągam, bo to tak wyglądało, jakby Humanoid powiedział, dobra, jazda do przodu i Ulight zaraz skoczy do przeciwnika, ale nie było tego Ulighta przez dosłownie 5 sekund. No i Humanoid spłynął za pomocą Erki Deflesa. Więc na razie mamy 8-3, słuchaj, dla szaty maga. Chociaż teraz agresivo, atakowany zbliża przez Mikhaila i Aizbisto. Czy zdąży do niego dołączyć? Chyba nie będzie musiał. Spalony flash, ale wyszedł z tego calo. No dobrze, smok oceaniczny. Już to nie jest duża przewaga dla szaty maga. Nie na tyle, że... Chociaż przyda mu się na pewno tankiemu i agresivo. Szata maga w sumie nie ma najgorszej kompozycji do Barona, bo jeżeli jest tam Urgot albo nawet Erdotę, to oni są w stanie długo stać przy tym Baronie. Problem jest taki, że to nie jest najszybszy Baron świata, szczególnie jak popatrzymy na przedmioty Deflesa. To na chwilę obecną to jest dosyć nic w kontekście Barona, więc tutaj raczej szata maga chyba po prostu na tego smoka musi ruszyć. No bo klasycznie, jedna drużyna ma przewagę, jakąś tam, co dalej? Szata maga, myślę, że raczej smok i próba ponowienia jakiejś walki na tym etapie gry. Bo na tym etapie ta kompozycja szata maga jest w mojej opinii lepsza. Tak do 25, 6 minuty, nawet jeżeli będzie równe złoto, to moim zdaniem ta kompozycja jest lepsza. No i dobrze byłoby coś z tym zrobić. No i pytanie, czy to będzie ten smok, o który zawalczył teraz zawodnicy obu drużyn, bo Illuminar Gaming już się tutaj rozsiada, widzimy, że rozstawiają wizję i rozciągnięty jest dosyć ten front Humanoid, teraz przeskakuje do tankiego, będzie próbował go odciąć, ale nie, to agresivo jest celem i trzech zawodników Illuminar Gaming pakuje w niego naprawdę ogrom obrażeń, jeszcze Delord go odetnie. Więc tu nie ma wieży. Ma szans dodatkowo, jeszcze doskakuje Ulight ze swoim Killer Instinct na Erdo, te tanki już go odpuszcza. Więc dwóch zawodników, szaty maga upada i to trochę za nic, ale zobacz, jest ogromna fala na górnej alei. Sebex już naciska na środek, dołączy do niego Deflesa, więc Humanoid już cofa się do bazy, ale na pewno uda się zniszczyć tę wieżę na... Okej, Illuminar próbuje iść wabank i oni spróbują zajść przeciwników, ale szata maga może uciec do górnego lasu. I tak chyba zrobią. I to było głupie ze strony Illuminar. Znaczy, dostali jakiegoś shutdowna, za agresivo nie, za Brauma też nie. To... Nie chodzi o to, czy to było złe. Ja myślę, że moje określenie było dobre. To było trochę głupie, bo... No dobra, no, złapałeś dwójkę zawodników. Dużo poświęciłeś na to, to mogło też nie wyjść. I straciłeś drugą wieżę na środku. Trochę dziwne to było. Nie wiem, czy Illuminar musi się aż tak ratować w tej grze i robić takie desperacje akcje. No, chyba, że się tak uda. No. Na to wygląda. Na to wygląda, że Deflesa będzie musiał upaść. Ale to jest wina Deflesa. I proszę bardzo, Illuminar... Wiesz co, to jest Baron. To jest śmieszne, bo agresywnie nie ma teleportu. To jest śmieszne, że czasem tak to działa w tej grze, gdzie... No może uda się dobronić, ale że gdzieś się nadrzędna zrobiła dobrą akcję, ale nagle Deflesa gdzieś jakiś tutaj się zabija. Pojawia się Sebex i wyklucza Delorda i to tak błyskawicznie, że Illuminar Gaming straciło teraz ochotę na tego Barona.
Dobra, zobaczmy, przyspiesza się w tym wszystkim Olaf, nie trafia toporem. Tanki, ale zaraz spróbuje ponownie, Ulight już spowolniony, ratuje się swoim błyskiem i chyba uda mu się z tego wyjść. Taka typowa historia Olafa, prawda? Nie, rzucił toporem, nie trafił, ale ponowił, druga osoba błysk. Ponowił, trzecia osoba błysk. Oj, Zebek teraz przyjął na siebie sporo obrażeń i doskoczy do niego Humanoid, tak, i on chyba go skończy. Na to nie! Nie pojawi się agresywo, bohater teraz. Ulight ucieka. No i zobaczymy, Behave'a może uda się znaleźć. A gdzieś tu sam? Będzie próbował odcinać Tankiego i Sebexa, to mogą być dwie eliminacje teraz dla top lanera i Luminar Gaming, na to wygląda, o, chociaż on podrzucony teraz i przez Erdotę i agresywo zatrzymany. To musi być Baron, jest już na mapie Deathless, Deathless przepycha środek, to jest ustawienie linii za darmo, bo nagle nie ma zawodników na mapie, nie ma Behave'a, nie ma Izbista, który nie ma teleportu, Humanoid, no może w czystej teorii, jakby Humanoid gdzieś tu dobrze steleportował, ale on nie ma za bardzo gdzie, jeżeli ten totem wizji będzie zniszczony. To tak naprawdę Illuminar nie ma jak tego bronić. No, nadzieja na Illuminar, że pojawi się jakoś tutaj Humanoid z dobrym teleportem, jeżeli ma gdzie i że jakoś Tankiego uda się ściągnąć. To jest chyba jedyna nadzieja. Ale odpuszczają zawodnicy Szaty Maga. Widzimy, że jest już teleport od Humanoida. Erdotę przyjmie na siebie sporo obrażeń na tarczę. Wjazd od Humanoida, jest dwóch zawodników Szaty Maga. Ulej skacze! Oj, Erdotę już wykluczony. No i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. DFS przyjmie na siebie sporo obrażeń, ale to on wygrywa ten pojedynek strzelców. Ola! I udaje mu się wykończyć. Następnym celem jest Humanoid. Czy on również tutaj padnie wciągnięty przez agresywo? I to wszystko się wyjaśnia, szanowni państwo. Baron obroniony, ale za cenę trzech eliminacji. Okej, z tego wszystkiego mamy już 3000 przewagi. Wiesz co, to nie jest najgorszy dla IHG. Ej, przeciwnik przez ostatnie 5 minut wyrobił 5000 złota przewagi. Mhm. Więc to nie jest najgorsze taką kompozycją. Naprawdę, Illuminar non-stop dokonuje walk i dzięki temu gra teoretycznie się opóźnia. No okej, stracili troszeczkę punktów zdrowia, ale problem dla Szaty Maga. Oni dalej Barona nie zrobili, a to jest bardzo potrzebne w tej grze dla nich. I w tej sytuacji też było bardzo blisko, że jakby nie kilka rzeczy, które poszło lepiej, to Deathless by tu padł i najprawdopodobniej ta walka byłaby przegrana przez Szaty Maga. Dobra, zobaczmy, czy w takim razie presja Baronowa będzie dalej trwała. Agresivo ma teleport. Teraz może jest szansa, aby Szata Maga spróbowała grzecznie rozpocząć tego Barona, bo Illuminar cały czas wybija przeciwnika z tempo. Bo wiadomo, Szata Maga, takie klasyczne, najpierw w środek kontrolować, przepchać dolną linię, zebrać się przy Baronie, ale Illuminar cały czas atakuje w momentach, w których Szata Maga by bardzo nie chciała, tak jak teraz. Tak jak teraz, i Erdotę już bardzo szybko tutaj spływa, Behave dokańcza go. Okej, ale zbliża się Sebex. I Sebex może tutaj agresywo również pojawia się. Zaskoczony Ulight, atakowany przez dwóch zawodników Szaty Maga, no będzie musiał upaść. I powiedz mi, że Urgot jest... nie jest najlepszą postacią w tej grze. Wbiega z przeciwnika i on nie może nic zrobić. I to jest strzelec za wspierającego. Bardzo dobry deal, jak w mojej opinii, dla Szaty Maga. No i... oczywiście. Chociaż, no wiesz, wciąż jest Humanoid przy życiu. A te jego obrażenia obszarowe mogą być całkiem sporo. To jest też ważne. To może być próba ukradnięcia po prostu. Więc Szata Maga raczej musi zagrać tego Barona na inicjację, a nie na wykończenie. Próbuje tutaj troszeczkę namieszać. Już Frozen Tom zagrany na nim i sporo obrażeń też się posypało. Czy on upadnie? Na to wygląda. A więc Szata Maga teraz agresywo, sprowokowanie. Misuje całkowicie swoją umiejętność ostateczną i to jest trochę Tanki problem dla Szaty Maga, ale agresywo! To jest Urgot! To jest Urgot! On to zrobił, ten ogrom obrażeń wytrzymał i Tanki wciąż to jeszcze prowokuje tutaj Delorda do wejścia. Ale dalej może... Baron nie jest zrobiony! Pojawia się Erdotę. Dalej Baron nie jest zrobiony, Illuminar znowu minuty kupuje. Kupuje minuty dla Ulighta. I okej, okay, fajnie, ile może zrobić Urgot? I wiesz co jest najlepsze? To nie jest gra, w której agresywo było jakoś bardzo do przodu. Zobacz, jak był. 9-2-6. No właśnie, to była gra, gdzie było dosyć dobrze, ale jest wysoko na górnej linii. No ta postać, po prostu to jest coś. Okej, okay, teraz tak. Dobra decyzja zrobił zacząć Barona. No nie ma co się zastanawiać, nie ma Ulighta, warto spróbować. Ale naprawdę ograny został Sedex tutaj, bo kilka razy już pokazywał nam Humanoid, że on non-stop w tych walkach szuka, gdzie to cofnięcie LeBlanc nastąpi. On non-stop zagrywa tam tę swoją łapę. Więc naprawdę Humanoid bardzo dobrze w mojej opinii szuka Sebexa w walkach. W tym wszystkim Tanki ma 6-1, w ogóle o tym nie wspominaliśmy. Ale nie uważam, żeby on jakoś bardzo na to zasłużył. Po prostu to jest jakaś dziwna gra, w której Olaf miał szczęście.
ale Humanoid teraz zaznaczony, będzie próbował jakoś z tego wyjść. Jest tam również ASB100, 5 zawodników Laminar Gaming, teraz skupionych, agresywo przyjmie na siebie sporo obrażeń. Jest Kuban, będzie celem. Erdote agresywo upada, to będzie problem dla Szatymaga, chociaż jest tutaj również Sebex i osłabiony Delord. Ulight trochę się odpala, szuka jakiegoś celu, próbuje gdzieś wskoczyć, przełamać szeregi Szatymaga. Tanki teraz spowolniony i również Sebex dał się złapać do tej pułapki. Delord będzie musiał upaść i to z rąk Deflesa. Defles wciąż przy życiu, ale mamy tu 4 zawodników i Luminar Gaming, to oznacza kłopoty. Może Sebex jeszcze tutaj zatańczy, może wyłapie Ulighta, ale to na pewno będzie bardzo trudne. Teraz Behave wsiada na niego i widzimy, że będzie próbował jakoś Sebex jeszcze to ograć. Czy uda mu się odskoczyć? Zobaczymy. Zagrana Zonia, ale kupuje tylko kilka sekund. I to jest ace dla Illuminar Gaming. I to chyba oznacza Barona. 3 zawodników teraz zmierza w kierunku Jamy. Nie, 4, przepraszam, jeszcze Humanoid został przy życiu. To już jest gra w kontroli Illuminar. Wiesz co? Cały czas o tym wspominałem. Fajnie, Szatymaga, jakaś tu walka, tam walka, ale Illuminar przez to, że non-stop walczą, to przeciwnik nie jest w stanie zrobić Barona. I gdyby Illuminar nie walczyło, tylko gdzieś tam sobie pasywnie siedziało w bazie, to wiesz co, w końcu Szatymaga by potrafiła przygotować tego Barona, a skończyło się na tym, że Illuminar robiąc 10 walk pod rząd, tak wybiła z rytmu Szatymaga, że mają Barona. Już w tych walkach widzieliśmy powoli potencjał na to, że Ulej zaczyna grać agresywniej. Nie wychodziło mu to, ale wreszcie przyszła ta walka, w której to wyszło. No i teraz Szatymaga ma Barona. Przeciwnik ma Barona, ma lepszą kompozycję na późniejszym etapie gry, nie o wiele lepszą. Oni jeszcze muszą z tego wyjść, lepszą. Wzięli Smoka, a jeszcze muszą z tego wyjść. Erdote został w jamie. Ma błysk agresywo, no, ale skoczy. Udaje się, dobra, spoko, załatwione. Ale w poprzedniej walce agresywo zginął jako pierwszy chyba ze strony Szatymaga. On został po prostu wzięty na cel. Wiesz co, strasznie dużo poszło w Humanoida, zobacz. I Erdote, i wszyscy pogonili za Humanoidem i to był po prostu łakomy kąsek. To jest Lissandra. Humanoid całą walkę przeżył, więc to było problemem, ta próba inicjacji, bo chyba lepiej byłoby po prostu poczekać, może na tego Smoka jakoś, albo dalej próbować presję Baronową. No na tym etapie już oczywiście walka jest nie do ugrania, szczególnie, że Ulight jest dalej nietknięty, może robić co chce. Też to jest ten moment, w którym brakuje nam Deflesa. Defles jest dużo do tyłu w stworach i ja nie widzę do końca powody, dla którego tak się stało, bo to nie jest tak, że Defles był jakoś wyłączony z tej gry. To nie jest tak, że on nie miał gdzie zdobywać tego złota. Mi się po prostu naprawdę wydaje, że Defles zgubił dużo złota na mapie. I to jest problem, bo on rzeczywiście ma bardzo duży deficyt, 70 stworów. Sugerujesz, reszta drużyny sobie radzi. Sugerujesz, że gdzieś jakieś taczki zgubione moglibyśmy znaleźć? Może też po prostu gdzieś fale źle zarządzane, że Szatymaga nie zgarnia tych fal dla niego. Też to jest aspekt drużynowy, ale wydaje mi się, że to jednak Defles mógł coś lepiej to zrobić. No ale 1,5 minuty teraz jeszcze Barona i 1,5 minuty bardzo ciężki. Chwil dla Szatymaga, bo widzimy, że już jest rozwidlone nacieranie, ta wieża na górnej alei została mocno nadwyrężona. Za chwilę pojawił się stwór również na środku i komu przyjdzie to bronić? To będzie problem, wieża na górnej alei w tym momencie no, eksploduje. Jeszcze za moment. O, coś tam szuka chyba gdzieś na środku, jest blisko, Erdote, tarcza użyta, to będzie najprawdopodobniej druga wieża na następnej fali. No teraz ta fala jest troszeczkę daleko, nawet przy środku jeszcze nie jest, ale właśnie, biegnie tam Delord, przyspieszy. Może dla Szatymaga jest nadzieja, że na tym Baronie nie uda się skończyć gry, bo zauważ. Na pewno nie. Minuta jeszcze. No właśnie, więc to jest chyba nadzieja. Problem jest dalej taki, że ja nie wiem, jak oni są wygrać później. Oj, Sebex. Sebex daje się złapać i to może oznaczać dla niego kłopoty, widzimy. Tak jest. I, no, wszamał go Humanoid. Razem z Q-Team. Po prostu Sebex nie wiedział, że tu jest Behave. Po prostu wszedł i był znaleziony. Spodziewał się Sebek, że to jest 1-1, a tak nie było, więc brawa dla Behave'a, tam ukrył się w ogóle za winklem i ładnie tam pojawił się w odpowiednim momencie. No i cóż, wygląda na to, że w takim razie 30 sekund Barona to wystarczy wziąć inhibitor. Normalnie nie powinno to być możliwe, ale udało się wyłapać i trochę się dziwię, że więcej osób tutaj nie ściągnęło IHG na tę górną linię, bo to jest sporo ta fala tu stała. Tak, moim zdaniem można było wziąć tę wieżę. No, ale może jednak środek. Ulight już cały czas nad tym pracuje. Icebisto również na flance, więc ta wieża chyba zaraz zostanie zniszczona. Erdote przyjmie na siebie sporo obrażeń. Zobaczymy, tak, eksplozja już na środku i teraz agresywo w ogniu obrażeń od Illuminar Gaming. Jeszcze dorzuci się do tego Humanoid, udaje mu się jakoś z tego wyjść.
no ale walka wciąż trwa, Inhibitor stoi, ale sporo miejsca, Illuminary teraz sobie wywalczył, Sebex już wrócił do rozgrywki, udaje mu się razem z tankiem, nie, to tanki wyłącza Humanoida, ale Inhibitor już się roztrzaskał, no i teraz Illuminar Gaming musi wyjść z tego cała, a Sebex będzie im utrudniać ten odwrót na pewno. Zobaczymy, Ice Beast to osłabiony, ale oczywiście ma jeszcze Guardian Angela. O, jest agresivo! Swoją umiejętność ostateczną, agresivo pojawia się nagle na flance i to może wygrać tę walkę. Zobaczymy, jak ona dalej się potoczy. Ulike już flashuje, Ice Beast to również, a więc zawodnicy Luminar Gaming wyszli jakoś z tego cało. Ale wzięli Inhibitor. Wzięli Inhibitor na pierwszym baronie. To był dobry baron. Mhm. To był dobry czas dla Illuminar. Bo to nie był też baron, w którym mieli ogrom możliwości, tak? Nie było za dużo, wiesz, do wzięcia. To nie jest tak, że oni wyeliminowali przeciwników od razu, wzięli barona i mogli od razu pchać. Oni musieli się zresetować, ustawić, więc stracili powiedzmy półtorej minuty tego barona. I na półtorej minuty barona naprawdę dużo wzięli. Moim zdaniem są z tego zadowoleni. Mają 4000 sztuk złota przewagi teraz. No, no oczywiście ta gra wyjaśni się na następnym baronie, ale już teraz Illuminar może dosyć łatwo tego barona podchodzić. Też ta Kai'Sa, pamiętajmy, że to będzie nieocenione, jak szybko jest w stanie wziąć. A, czyli Sebex jednak złapał tu Ice Beast, tak? A, nie wiem, nie jestem przekonany. A tak. Faktycznie. Gdzieś to nam umknęło i naszej produkcji, ale dziękujemy bardzo za tę rehabilitację z ich strony. No i te najbliższe minuty właśnie wyjaśnią nam to spotkanie, bo prawda jest taka, Illuminar wzięło Smoka, ale widzieliśmy ze strony... przepraszam, Nashora wzięło Inhibitor, ale widzieliśmy ze strony Shatemaga bardzo dużo konkretnych zagrań, które mogą sugerować, że oni tak łatwo tego spotkania nie oddadzą. Oj, czyżby tanki zostawi tego malutkiego przyjaciela? Las? Ale nie, no to dużo nie zmienia. To się chyba zresetowało już. Jeżeli wyeliminujesz te średniej wielkości, to chyba... No, z drugiej strony, no masz rację, no mógł. Po prostu to było porzucił. Jakieś tam złoto. No dobra, zobaczmy. Jest Ice Beast na górnej linii, ale ma teleport. No, no zobaczmy. Będzie się wycofywać, ale naciska na niego agresywnie. Bardzo dobre odepchnięcie od Delorda zabezpiecza. I asekuruje midlanera drużyny Illuminar Gaming. No, powiem ci, że Delord trochę mi błyszczy tutaj. No prawdę, bo zastanówmy się, kto tak naprawdę gra najlepiej ze strony Illuminar. No. Nie wiem, czy nie Humanoid, bo podoba mi się to, jak on bardzo ogranicza Sebexa w walkach. Ciężko jest zobaczyć LeBlanc w walkach, a on notorycznie to robi. Więc nie wiem, czy po prostu dla samej tej interakcji nie należy. Oczywiście to nie jest koniec meczu, ale na chwilę obecną chyba ja bym postawił jednak na Humanoida. Ale przypomnę ci tę pierwszą krew na środku, którą zainicjował Delord bardzo ładnym flashem i wejściem w tankiego. Oddaję, to była pierwsza eliminacja. Cały czas jest aktywny, to jest a potem wiesz, był ten ale jego tweet. Ale dać Delordowi MVP, ale to tak dziwnie brzmi. Był ten jego tweet, którego ja się trochę boję. Że skończy z graniem? Tak, i będzie tylko streamować. No ale już miał dużo chyba okazji do tego, żeby skończyć z graniem, jak już tego nie zrobił. Czyli twoje słowa, to jest wyzwanie teraz? No dobra, zobaczmy, wyzwanie no, na Humanoida. Wyzwanie teraz największe dla Shatemaga, czy Deflect z tego wyjdzie? Na razie tak, na razie jeszcze się trzyma, ale nie, upada z rąk Ulighta i widzimy, że Shatemaga jest obijana i to bardzo straszliwie. Dwóch zawodników już leży na glebie, trzech przepraszam, a więc teraz tylko Erdotę i Sebex będą próbowali jakoś bronić tej bazy. Nie wygląda to kolorowo, wygląda to wręcz tragicznie. Fala jest dosyć daleko, ale Ice Beast i Delord myślę, że będą w stanie przytrzymać trochę uderzenie od Tureta, a poza tym jest jeszcze Inhibitor oczywiście na górnej alei do wzięcia. To jest prezent, którym teraz częstuje się Illuminar Gaming, a gra zbliża do tego ostatecznego momentu, w którym wygląda to, ale zobacz, jeszcze Sebex udało mu się wyłączyć top lanera drużyny Illuminar Gaming. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji, bo już Erdotę upada, ale Sebex samotnie nie będzie w stanie powstrzymać natarcia czterech przeciwników. No i cóż, ostatnia wieża od Nexusa zostaje zniszczona, za chwilę nastąpi eksplozja bazy Shatemaga i to Illuminar Gaming wygrywa drugie spotkanie w grupie mistrzowskiej. Proszę bardzo, nie bez problemów. Shatemaga miała przewagę.